Jest. Dotarłem. Jedno z dwóch najciekawszych miejsc tutaj. Ja cię. Spójrzcie, ile tutaj jest kontrolek. Całe te ściany, caluśkie są wyłożone tymi kontrolkami. Tutaj. Dobry, dobry, dobry dzionek. Jestem Rządny Przygód i znajdujemy się w gigantycznej, opuszczonej elektrociepłowni. Wybaczcie, że tak po cichu mówię i niewyraźnie mówię, ale jest naprawdę wcześnie rano. Ja tutaj wszedłem w ogóle jeszcze w nocy. Na terenie jest oświetlenie i z tego co wiem jest również ochrona. Jest budka strażników oświetlona, dlatego na razie mówię cicho. Tam możecie właśnie zobaczyć na przykład zapaloną lampę, a powyżej niej w ogóle jest chłodnia kominowa, do której na pewno wejdziemy. Przy czym myślę, że zostawimy ją sobie na koniec eksploracji. Nadal jest trochę ciemno, więc jakby trochę słabo to wymyśliłem, bo pakowanie się teraz do budynków jest niebezpieczne. Może być trochę gorsze audio, ponieważ mikrofon jest ustawiony cały czas w jednym kierunku. Nie przekręcam go w tą stronę, w którą mówię akurat. Ponieważ narzekaliście poprzednio, że za bardzo trzęsę kamerą. Więc wyciągnąłem z szafy gimbal, stabilizator od Fejuteka, który dostałem od nich już dawno temu i ciągle go nie używałem. Także dziękuję, tym razem może się przyda. Tutaj w ogóle była masa budynków. To co tu widzicie, to jest największa hala. Na szczęście właśnie ta największa się ostała. Natomiast gigantyczny plac, 20 hektarów w tamtą stronę, który został zrównany z ziemią. Tam były też budynki inne. Tutaj natomiast możecie zobaczyć świecące się lampki. One są na dole gigantycznego komina, jednego z trzech. To była elektrociepłownia węglowa, zamknięta w 2015, wygaszana od 2012. No i tam widzicie właśnie ten wielki plac. Niewiele pozostało, ale nawet to, co pozostało, jest po prostu gigantyczne i mega interesujące. Także ja już nie przyciągam, bo ryzykuję tutaj, że na kogoś wpadnę. Wchodzę do środka. Zobaczymy, co tam się kryje. Na początku tego filmu może być trochę ziarna, trochę niewyraźny obraz. Przepraszam was za to, ale jest po prostu ciemno. A ja nie chcę tutaj za bardzo świecić, więc mam wysokie ISO ustawione. Zastanawiam się, gdzie tutaj uderzyć pierwsze. Tutaj są od razu schodki gdzieś na górę. I jeżeli się nie mylę, to tam jest całkiem wysoko. A zajrzę tam, bo tam się wydaje, jakby było trochę bardziej jasno na razie. Jakieś pomieszczenia biurowe prawdopodobnie. Tutaj nad nami mamy normalne okna. Czyli były tam zapewne właśnie biura i inne administracyjne elementy. Tutaj jest druga chłodnia kominowa, równie wielka, ale do niej się nie będę pakował, bo podobno się nie da. W sensie podobno jest zamknięta, podobno tamta druga jest ciekawsza. Ja w ogóle nie jestem pierwszą osobą, która tutaj wbija, absolutnie. Masa osób już tutaj była ze świata eksploracyjnego. Dobra, jest ciemno strasznie, zaryzykuję odpalenie latarki. Z latarką od razu więcej widać. Przynajmniej na razie, potem mam nadzieję będziemy mogli z niej zrezygnować i odpuścić ją sobie. O, jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi, które tam widziałem. Udźwig 1600 kg. Winda towarowa prawdopodobnie. Tam jest przejście do tej głównej hali, proszę bardzo. Kotłownia, drzwi przeciwpożarowe, proszę zamykać. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego zamyka się drzwi przeciwpożarowe. Proszę bardzo, Rządny Przygód bawi i uczy. Drzwi przeciwpożarowe, wiele osób myśli, że powinny być otwarte, bo służą do ucieczki. Przynajmniej ja tak czasem myślałem do pewnego czasu. Natomiast nie, chodzi o to, żeby one były właśnie zamknięte, bo dzięki temu nie rozprzestrzenia się ogień. Może mówię o oczywistości, może nie. Może to komuś ratuje życie. Kto wie. To swoją drogą jest cudowny obrazek. Toaletowy. Proszę bardzo, jest toaleta. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że
najciekawsze rzeczy zostawiamy na koniec. Dlatego na przykład na koniec zostawiłem sobie właśnie chłodnię kominową. A co się kryje tutaj? Sprawdzam w tym momencie właśnie pomieszczenia biurowe, a przynajmniej wydaje mi się, że biurowe. Zobaczymy, jak to będzie, co tam się wyżej kryje. To jest w ogóle strasznie przykra sprawa, że to miejsce jest w połowie wyburzone, albo nawet ponad połowie. Bo na pewno masa świetnych miejsc przez to uległa zniszczeniu. Mimo tego ciągle robi wrażenie. Ono w ogóle zostało wyburzone jakby nielegalnie. To znaczy zostało odkupione przez jakąś prywatną firmę, która rozpoczęła wyburzanie w lutym 2019 roku. Bez zgody konserwatora zabytków. Konserwator zabytków zorientował się dopiero, kiedy spora część tego miejsca już została zrównana z ziemią. Wtedy oczywiście wstrzymał on prace wyburzeniowe, konserwator. I tak to stoi już przez prawie rok. Przez prawie rok. Po prostu nieruszone, rozebrane do połowy i nic się z tym nie dzieje. A my znowu trafiliśmy do jakiegoś warsztatu. Drobne lampki, tutaj bezpieczniki. Powiedzcie mi, co to jest, bo nie mam pewności. Są stare ciuchy, jest fotel, ale jak będziemy się tak rozdrabniali nad wszystkimi drobnostkami, nad jakimiś planami budynków, wykresami. No, wykresy akurat są ciekawe. To mi się, muszę przyznać, całkiem podoba. Kolejne biura, lecę po prostu na samą górę. Zobaczymy, jakie są widoczki, a potem będziemy szli już do tych najciekawszych hal, tych dużych, które się jeszcze zachowały. No i tutaj już przez okno możecie sobie spojrzeć na miasto. Nie będę mówił, jakie to miasto, żeby nie zdradzać lokalizacji miejsca mimo wszystko. Natomiast myślę, że masa osób doskonale wie, gdzie my teraz jesteśmy. No to nie jest jakaś gigantyczna tajemnica. Tego się po prostu nie da ukryć. A tutaj na ziemi widzę masę segregatorów. Bardzo często w opuszczonych miejscach spotykam się z sytuacją, gdzie pozostawiane są po ich opuszczeniu dokumenty. Nie tylko te dotyczące firmy, ale na przykład również te zawierające dane osobowe pracowników. Słaba sprawa. Tutaj widzę, że wszystkie te segregatory są puste. Czyli ktoś zabrał te dane, możliwe, że zniszczył albo przekazał gdzieś dalej i zostawił puste segregatory. Bardzo dobra robota. Tak trzeba robić. Okejka dla tego pana. Wróciliśmy na schody i powiedzcie mi proszę, że te drzwi są otwarte. Są, super. Kolejne drzwi przeciwpożarowe. Tutaj maszynownia, windy. Jakiś korytarz. W sumie ciekawy. Bo są w nim jakieś, tutaj widzę jeszcze pozostałości w stylu wózków, elementów. Nie przynosić, chwytając podstawę bezpiecznika. Czyli to są bezpieczniki? Strasznie wielkie. Do tego jakieś rury wyglądają od jak masek przeciwgazowych. Wszystko pokryte gigantyczną warstwą pyłu. Proszę bardzo. Ojej. Ojejku. Ale tu jest wysoko. Ale to jest tak gigantyczne. Tam jest ziemia gdzieś daleko w dole. Tutaj klatka schodowa, taka odsłonięta na środku ekranu, tu. Wygląda to fenomenalnie. Natomiast ja się naprawdę w życiu nie spodziewałem, że to rzeczywiście robi aż takie wrażenie. Szczególnie jak trzeba po takich kratkach chodzić nad tą gigantyczną przepaścią. Co tu jest napisane?
uwaga, przebywanie na stropie kotła w czasie ruchu zabronione. Czyli to jest kocioł. To wszystko tu pode mną i na przykład tam za mną te stalowe konstrukcje to są kotły. To są jakby główny element, w którym była produkowana para wodna napędzająca potem turbiny, które produkowały prąd. I ten proces technologiczny jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowany, natomiast ja nie jestem jakimś gigantycznym ekspertem od tego, po prostu poczytałem trochę na Wikipedii i obejrzałem kilka filmików naukowych. Jednak znalazłem jedną rzecz, która nam może pomóc w tłumaczeniu. Ten kocioł został rozebrany już został częściowo wyburzony. No i tutaj widzicie właśnie rury. Nie widzicie. Halo, ostrość. Tymi oto właśnie rurami płynęła woda. Z dołu do góry, czy nawet nie wiem w którym kierunku. W każdym razie płynęła nimi woda. One były wyłożone wzdłuż całych ścian kotła w zasadzie. Natomiast na zewnątrz tego zbiornika wyłożonego rurami panowała po prostu wysoka temperatura. Uzyskiwana w jakiś tam sposób, która ogrzewała tą płynącą rurami wodę, przez co osiągała ona temperaturę wrzenia, zamieniała się w parę wodną i trafiała do turbiny, gdzie produkowała prąd. Zszedłem sobie pięterko niżej generalnie. Nadal mam na dół masy trasy, ale zauważyłem te wielkie zbiorniki, które znajdują się na szczycie każdego z kotłów. I teraz się zastanawiam, do czego mogły służyć. Gdzieś jeszcze powinny być tak zwane skraplacze. I teraz, o ile kompletnie nie mam pewności, kompletnie nie wiem, czy te zbiorniki tutaj to były właśnie skraplacze, to mogę wam powiedzieć przynajmniej, na czym te skraplacze polegały. To prawdopodobnie nie były skraplacze. Natomiast para wodna, po tym jak już napędziła turbinę, trafiała do skraplacza, ponieważ był to obiekt zamknięty. Skraplacz był schładzany zewnętrznie, właśnie przy pomocy chłodni kominowej, o tym wam opowiem więcej, kiedy już tam dotrzemy. No i taka para wodna, trafiając do takiego zimnego zbiornika, schłodzonego zbiornika, po prostu się skraplała z powrotem do postaci wody, przez co mogła być ponownie użyta do ponownego podgrzania, ponownego zamienienia na parę, ponownego napędzenia turbiny. Obieg zamknięty. Schodząc na dół, natrafiłem na taką grubą niebieską rurę. Nie wiem, zastanawiam się, prawdopodobnie płynęła nią woda. Z tego co pamiętam, to rury pomalowane na niebiesko oznaczają właśnie wodę. Jestem ciekaw, dokąd taka wielka rura mogła prowadzić, to znaczy skąd dokąd tę wodę dostarczała. A my wracamy na poziom ziemi i to jest w ogóle, nie wiem czy wiecie, dokładnie miejsce, w którym zaczynaliśmy. Tędy przechodziłem na samym początku, tylko wtedy było tutaj jeszcze ciemno i nic nie było widać. Będę musiał teraz uważać na ochronę. Bo nie wiem, czy nie robią obchodów od czasu do czasu. Mam nadzieję, że nie. No hala jest gigantyczna. To na pewno widzicie. Natomiast mnie interesuje to, żeby pokazać wam te rury. O proszę. Są, tylko jest strasznie ciemno. Ja to muszę jakoś oświetlić. Potrzebuję wyjąć chyba moją porządniejszą latarkę. Albo nawet nie. Proszę bardzo, oświetlam to lampą. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Cały ten zbiornik, wszystkie jego ściany są pokryte rurami. Tutaj widzicie, one się zaczynają i biegną tam w górę, ułożone jedna obok drugiej. A gdzieś na zewnątrz tego zbiornika prawdopodobnie panowała strefa wysokiej temperatury. Bo ja nie jestem ekspertem. Ała, także bardzo was przepraszam, jeżeli mówię bzdury. Staram się po prostu w jakiś sposób opowiadać wam o miejscu, które zwiedzam. Mogę też opowiadać o tym, że jego budowa została ukończona w 1960 roku, trwała 5 lat. No i miejsce, kiedy zostało zamknięte, to już wam mówiłem, w 2015. Jesteśmy w tej największej hali. I o ile nie mam pewności, do czego ona służyła, to wydaje mi się, że mogły tutaj znajdować się właśnie turbiny, do których trafiała para wodna z hali obok. No niestety jest wyburzona. Tutaj piętro jedno przynajmniej zostało zniszczone już. No i teraz leży ono tutaj gdzieś na ziemi w tych gruzach. Widać tutaj na dole ewidentnie ślady, nie wiem, to jest rower, buty. Sporo osób tutaj przychodzi. Nie wiem, ile z nich to ochrona, ile z nich to eksploratorzy. Masa ludzi tu była na pewno, masa eksploratorów. Ja również postanowiłem się tutaj w końcu wybrać, w końcu
przekonała mnie wizyta mojego znajomego, że może warto to zobaczyć. I jak tak patrzę na tą całą halę, o, to aż kamera zwariowała. Warto zobaczyć. Natomiast skoro halę turbin, a przynajmniej największą halę, bo nie mam pewności, czy to hala turbin, mamy za sobą, mamy odhaczoną, mamy odhaczone również kotły, no to pozostają nam dwa najciekawsze miejsca, czyli sterownia, w której opowiem wam o teledysku, i chłodnia kominowa, która jest absolutnie przepiękna z tego, co widziałem na zdjęciach. Znikam z tej hali, zanim ktoś mnie zauważy. Dobra. Są drzwi otwarte. Super. W sumie wszystkie drzwi tutaj są otwarte, więc nie ma co się specjalnie dziwić. Ale jednak się cieszę po prostu. Ciemno totalnie. Muszę lampę wyjąć. Ach, a lampa mruga. Lampo, nie zawodź mnie jeszcze przez chwilę, dobra? Tak się umówmy. Czuję się jak na widelcu, bo pewnie ochroniarze co jakiś czas sprawdzają właśnie sterownię. Najlepiej zachowane miejsce. Jest. Dotarłem. Jedno z dwóch najciekawszych miejsc tutaj. Jacie. Kolejne miejsce, co do którego widziałem je na zdjęciach i mimo tego nie spodziewałem się, jakie wrażenie będzie robić w rzeczywistości. Spójrzcie, nawet komputer został. Jakieś głośniki, aparatura, papiery, telefon. Wszystko zachowane. Łącznie, o, to jest genialne. But służący temu, żeby nie pokopał cię prąd. Jest wyizolowany od dołu. Tak zakładam, dlatego taki design. No i myślę, że w momencie, w którym weszliśmy do sterowni, to wszyscy się już doskonale zorientowali, o jakim teledysku mowa. Takonawide, Tamagotchi. Kręcone tutaj było na 90%. Ta duża hala, którą widzieliśmy przed chwilą, również się tam pojawia jako więzienie. I tutaj też. Także, tak jak mówiłem, wszyscy już tutaj byli, mnie ciągle nie było i teraz wreszcie się zjawiam, no bo jak zacząłem robić piosenki w stylu rapu, no to już musiałem w tak legendarnym miejscu się pojawić. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim jest to miejsce, które zaopatrywało w energię całkiem sporą część miasta przez, ile, 60 lat? Coś takiego. I teraz jest wyburzane, prawda? Jest również zabytkiem. To jest jego główna funkcja. Ale to, że kręcony był tutaj teledysk, moim zdaniem dodaje mu jeszcze więcej fajnej energii. Spójrzcie, ile tutaj jest kontrolek. Całe te ściany, caluśkie są wyłożone tymi kontrolkami. Gigantyczne to jest. Kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś był to w stanie ogarnąć. Nie mam pojęcia. A tutaj w ogóle, nie wiem, czy oglądaliście Czarnobyl. I to pewnie nie jest oryginalna plakietka, tylko przyniesiona tu przez kogoś, ale AZ-5. Zaryzykuję, moi drodzy. Tam on spowodował katastrofę nuklearną, ale w tym przypadku nie da się go wcisnąć. Dobrze, więc tutaj. Proszę bardzo, mam nadzieję, że zrobiliście to razem ze mną. No i w ogóle, nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi na graffiti. Jakieś po prostu napisy, które ktoś sobie na bas grał flamastrem. Ludzie, nie róbcie tak, szanujcie miejsca, które zwiedzacie. Zostawiajcie je w takim stanie, w jakim je zastaliście i nie śmiećcie. A ja tymczasem się ewakuuję. No niestety, w najciekawszym miejscu najmniej czasu, ale jest blisko budki ochroniarza. Obawiam się, że on się tutaj zjawi. Nie chcę ryzykować. Widzimy się przy chłodni kominowej.
Spójrzcie na to. Genialne. Pozwólcie mi, że wytłumaczę wam, co tutaj się w zasadzie działo. Ten gigantyczny komin miał taką budowę, że zasysał powietrze z dołu ku górze bez pomocy żadnych silników, żadnych turbin, wiatraków, czegoś w tym stylu. Naturalnie zasysał po prostu powietrze, wytwarzając taki ciąg, który schładzał wodę, a woda była transportowana tutaj prawdopodobnie na tych zielonych jakby płytkach, które widzicie za mną. Tam gdzieś musiały być kanaliki, może trochę wyżej, z których ta woda skraplała się jakby w dół, skapywała, była rozpraszana i to powietrze ją ochładzało. Tylko dlaczego ta woda była gorąca? W ogóle na początku była gorąca. Dlaczego? Ponieważ to była woda, która odpowiadała za schładzanie skraplaczy, czyli tych zbiorników, do których trafiała para wodna i skraplała się z powrotem na wodę. One musiały być zimne, żeby ta para wodna się skraplała, więc były chłodzone też wodą, a ta woda z kolei była schładzana z powrotem właśnie w chłodni kominowej. A przynajmniej tak zrozumiałem artykuł na Wikipedii. A skoro tę główną z jakiegoś powodu wymalowaną na niebiesko atrakcję naszej wycieczki mamy już za sobą, to możemy się pożegnać. Nie uciekaj jeszcze, bardzo proszę. Rozważ zasubskrybowanie kanału, polajkowanie tego filmu, jeżeli ci się podobał, zostawienie komentarza, zajrzenie na Instagrama, gdzie publikuję relacje na żywo, albo na Facebooka, albo na posłuchanie moich kawałków, które nie są wcale tak, aż tak dobre, Tamagotchi. I ja nie będę dyskutował o tym, czy Tamagotchi jest dobre. Jest albo nie jest, jak kto woli. Było kręcone tutaj. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.